Carcizio Zanni w Betlejem, gdzie narodziła się miłość Boga. Tłumaczenie Maria Ewanowak, brat Tomasz Pacyfik Regiewicz, Kapucyn. Dzieje Daniela. Daniel ma tylko dziesięć lat, ale to bystry chłopak i daleko ponad swój wiek odpowiedzialny. Jego ojciec bez wahania powierza mu trzody na betlejemskich polach. Daniel każdą ze swoich owiec zna po imieniu. Miał czas nauczyć się gwizdać tak stanowczo, że psy nie śmią lekceważyć jego sygnału. Wie, jak postępować ze zwierzyną. Kij pasterski, który rozmyślnie sobie dobrał i wyrzeźbił popołudniami w czasie przymusowej bezczynności, tkwi stale w jego ręku, niczym berło w ręku króla. Już teraz uważa się go za dorosłego. Jego rodzeństwo, kiedy wraca do domu. Przypatruje mu się z bojaźnią, jak ojcu, mama zachowuje dla niego obfitszą porcję jedzenia, a przy stole zasiada obok rodziców, milczący i dumny. Tylko w dzień odpoczynku, w Szabat, Daniel wraca do miasta. W ten dzień nie można zadowolić się mechanicznym wyrecytowaniem Szema, jak zwykł to czynić w dni robocze, jeszcze w półśnie, na obok ojca, podczas gdy psy popędzają ujadaniem, a owce podniecone świtaniem rozjaśniającym horyzont, bekiem zagłuszają święte słowa. W ten dzień trzeba obudzić się w mieście po wschodzie słońca. Wdziewa się wtedy najlepszą szatę, po czym. Idzie się z ojcem do synagogi, by słuchać tory i proroków. Kobiety i małe dzieci zostają na zewnątrz. Daniel stoi z głową okrytą talitem, pachnącym świeżością. Doszyte doń maleńkie zwoje dyndają z przodu zgodnie z tym, co zostało napisane. Niech one ci będą ozdobą przed oczami. Z upodobaniem przymyka oczy i wsłuchuje się w nosowy głos lektora który swoim zawodzeniem uobecnia Szechinę Świętego. Niechaj będzie błogosławiony. Gdyby mój lud mnie posłuchał, natychmiast zgniótłbym ich wrogów i obróciłbym rękę na ich przeciwników. Otwórz szeroko usta, abym je napełnił. W szabat wzruszonym głosem nastojąco śpiewa się Szema. Tego dnia zapomina się o wszelkiej goryczy. Szema Izrael, Adonaj Elohenu, Adonaj Ehat, słuchaj Izraelu, Pan jest Twoim Bogiem, Pan jest jedyny. Przy wyjściu ze synagogi rodzina znów gromadzi się na jakiś czas. Mama swą słodycz i kruchość skrywa pod pozorem determinacji. Ojciec pieści ją wyjątkowym spojrzeniem. Daniel rozpoznaje to spojrzenie. Ojciec nikogo innego nim nie darzy. Myśli sobie, to spojrzenie tylko dla mamy. I myśląc tak, jest szczęśliwy. Czuje się pewnie, jak w twierdzy, będę taki jak mój ojciec. Rozważa i naśladuje jego powłóczysty, pasterski chód. Potem idzie się do Jesiwy. Z siedmioletnim bratem, Ablem, Dawid spieszy do szkoły, w której uczą odczytywania pisma. Gdy po raz pierwszy ojciec prowadził go do Eściwy, dał mu wskazówkę. Danielu, naucz się czytać tore, bo to jest wszystko. Teraz, choć Abel z trudem dorównuje mu kroku, sam spieszy w stronę mistrza, który stoi w progu, aby do każdego wymamrotać słowa pozdrowienia niezauważalnym ruchem długiej białej brody. Cisza dzieci oblega betlejemską jesziwę pod roztargnionym okiem dwóch rzymskich żołnierzy, którzy rozmawiają w niezrozumiałym języku i co rusz wybuchają szyderczym śmiechem. W jesiwie panuje cisza, jak makiem siał. Rabbi dzierży w dłoni trzcinę za pomocą której łagodnym dotknięciem w głowę przywołuje nieuważnych do porządku dziś otwiera zwój proroka izajasza każdy musi przeczytać wybrany fragment a potem wszyscy powtarzają miarowym tonem aż nauczą się na pamięć naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło i tak było w każdy szabat, także w ów szabat, kiedy Cezar kazał spisać ludność. Na zewnątrz zimowe słońce nieznacznie grzało powietrze. Wśród miejskich domów, nabitych ludźmi, co przybyli zewsząd, wzdłuż głównej drogi, wiodącej aż na pola, jedno przez drugie dały się słyszeć niewinne, rytmiczne, dziecięce słowa. Naród, co kroczy w ciemnościach, ujrzał wielkie światło, zajaśniało wielkie światło, pomnożyłeś ich radość, zwiększyłeś ich wesele. Dzieciaki z okrzykiem na ustach tłumnie zdążają do domów na szabatową ucztę. Dla Daniela to jedyny uroczysty posiłek, który spożywa w gronie rodziny. Dorośli milkną, u dzieci narasta podniecenie. Ojciec mówi: Błogosławimy Ciebie, Panie Boże Nasz, który ku naszej radości żywisz nas nie z powodu czynów, jakie pełnimy i darzysz nas szabatem nie dzięki naszym dobrym uczynkom. Abel wierci się niespokojnie na swoim krześle. Ojcze, dlaczego dziś tak wiele obcych przyszło do betlejem? Synu, to nie są obcy. Wszyscy stąd pochodzą. Przyszli z rozporządzenia Cezara, aby się zapisać. Ojciec Daniela promieniał, kiedy dzieci przy stole zwracały się do niego z pytaniem. Zbierał się w sobie z namaszczeniem, jak w święto Paschy, i wolno udzielał odpowiedzi. Król. Pogan chce policzyć poddanych w swoim ogromnym imperium. Z wielkiego miasta Rzym przysłał tu swoich skrybów i żołnierzy. Dziś rano również ja i wasza matka poszliśmy się zapisać. Mamy szczęście, bo nadal mieszkamy w miejscu naszego pochodzenia. Natomiast nasi bracia, potomkowie rodów betlejemskich, musieli wybrać się w podróż. Czasem, bardzo daleką po to, aby tu w Betlejem dokonać wpisu. Także ojciec nasz Dawid, niech pamięć o nim będzie błogosławiona, pozwolił zawładnąć sobą złemu duchowi, który nakłonił go do spisania ludności Izraela. Na próżno Joab, dowódca wojsk, próbował go odwieść od tego zamiaru, ale przeważył rozkaz królewski. I dla wszystkich źle się stało. Na Izrael spadła kara. Setki marły od zarazy, od Dan po persze. To była prawdziwa rzeź, siedemdziesiąt tysięcy ofiar. Wtedy wszyscy zrozumieli, że liczbą ludzi w Izraelu nie może się chlubić żaden człowiek, ponieważ sam Bóg utrzymywał naród w mocy. Zrozumieli też, że igraszką dla Pana jest ocalić przy pomocy wielu jak i niewielu, oraz że nie uratuje ich liczne wojsko. Skruszony Dawid błagał Pana we łzach, zanosił modły, aż przyszedł Anioł i zatrzymał zarazę. Dzieci słuchały w niebo wzięte. Korowód czarnych oczu, jak sadzonki oliwki, obiegał stół, z którego już dawno zniknęły ślady uczty. Odbijały się w nich cudowne wydarzenia wojska Joaba maszerujące wśród pagórków Judy, jęki konających, anioł jaśniejący na ołtarzu Arauny Jebusyty. Ojciec jeszcze nie tknął jedzenia? Wziął talerz i podał go Ablowi. Zanieś go do gospody dla pielgrzymów. Przyda się któremuś z naszych braci, by zaspokoić głód. Abel dumny z powierzonego mu zadania wyszedł w pośpiechu. Szabat chylił się ku zachodowi. Daniel wraz z ojcem wszczeli przygotowania do drogi na wieś. Kij, proca, bukłak wody, owczas kura na noc. Słońce tonie w morzu czerwieni, gdy zostawiają Betlejem za plecami. Białą kamienną dróżką dziarsko zdążają do zagrody dla owiec. Cisza jest ich wierną towarzyszką. Nie trzeba słów, by się rozumieć. Nagle zarysowały się przed nimi dwie sylwetki. Szybko zrównali krok z parą pielgrzymów, którzy wraz z osłem posuwali się wolno w tym samym kierunku. Daniel z podziwem rozmyślał o wielkim, dalekim królu Rzymu, który przemieszczał ludzi wedle własnego upodobania. Myślał o jego potędze, bo obrażał sobie jego dwór, żołnierzy. – Szalom, alechem! – ciepły, energiczny głos wytrącił go z marzeń i sprawił, że strwożony zatrzymał się za ojcem. Głos należał do młodego mężczyzny z czarną brodą i jasnym spojrzeniem, który jedną ręką wspierał się o kij podróżny, drugą trzymał czaprak okrywający osła. – Szalom! – odparł ojciec Daniela, podczas gdy syn z niepokojem obserwował młodą kobietę siedzącą na grzbiecie zwierzęcia – z wyglądu przypominała mamy, kiedy w domu przygotowywano się na przyjęcie braciszka. Niebiosa, niech ci błogosławią, bracie. Czy znasz miejsce, gdzie mógłbym spędzić noc z moją małżonką, która wkrótce urodzi? Próbowaliście w gospodzie? Zapytał ojciec Daniela. Próbowaliśmy, ale nie ma dla nas miejsca. Gdy dwaj mężczyźni rozmawiali, Daniel zauważył, że nie może oderwać oczu od kobiety siedzącej na ośle. Twarz miała znużoną, ale przy tym spowitą, dziwnym szczęściem. Uśmiechnęła się i Dawid poczuł, że płonie z przejęcia. Dziwne, pomyślał, dwoje samotnych pielgrzymów o tej porze bez domu ani schronienia, a przecież spokojni. W milczeniu czekali, aż ojciec podpowie im jakieś rozwiązanie. Tymczasem on nagle, jakby w olśnieniu, zwrócił się do Daniela. Jest przecież grota Joszuły. Daniel przytaknął z powagą. Wtedy ojciec, docierpliwie oczekującego na odpowiedź mężczyzny, powiedział: Niedaleko jest grota, a właściwie wyrwa w skalę, w której chronią się zwierzęta w okresie zbiorów. Znajdziesz tam słomę, a przede wszystkim schronienie przed wiatrem, który nocą bywa chłodny. Ojciec Daniela mówił to zmieszany Bezradnie rozkładając ręce, jakby podkreślając skromność propozycji, ale tajemniczy pielgrzym stanowczym głosem zawołał: Błogosławiony Pan, Bóg mojego ojca Dawida, który troszczy się o ubogich i nie opuszcza ich w potrzebie. Daniel, który nadal pełen zachwytów patrywał się w łagodne oblicze i czarne oczy kobiety, dostrzegł przemykający przezeń spazm bólu. Mężczyzna bez zwłoki ruszył we wskazaną stronę. Zanim się oddalili, młoda kobieta szepnęła szalom. Daniel miał wrażenie, że to życzenie ma moc zrealizowania się, ponieważ głęboki pokój rozlał się w jego sercu, gdy zdumiony odprowadzał wzrokiem oddalających się pielgrzymów. Ojciec także był zdziwiony i pomimo, że jeszcze przed chwilą nie krył zniecierpliwienia, bo chciał jak najprędzej wrócić do trzody, Stał teraz zamyślony i patrzył na dwa ginące w oddali cienie. Daniel pierwszy przerwał milczenie. Ojcze, a jeśli są to aniołowie Boży? Po chwili, widząc, że nie został skarcony, znów zebrał się na odwagę i dodał: Matkę samsona też nawiedził anioł, kiedy była na polu. Duma rozpierała Daniela. Po raz pierwszy zacytował pisma swemu ojcu. Samson był jego ulubionym sędzią Izraela, dlatego dobrze znał jego dzieje. Ojciec westchnął, utkwił wzrok w synu i rzekł: Być może, synu, być może. Po tej krótkiej wymianie zdań ojciec z danienem udali się w dalszą drogę. Psy zwietrzyły ich obecność i radośnie szczekając, wybiegły im naprzeciw. Zwiastując ich przybycie, niezliczoną ilość razy przebiegały tam i z powrotem. Obszar dzielący ich od zagrody, podczas gdy Pan karcił je dobrotliwie i bez przekonania, próbując wyegzekwować spokój. Aramejczyk Abinoam, poirytowany ich opóźnieniem, stał gotowy z tobołkiem wspartym o ziemię. Daniel nie lubił najemników, bo według niego nie kochają owiec. Owce spały w zagrodzie. Daniel wciągnął w nozdrza ich słodkawą woń. Z przyjemnością opróżnił miskę mleka, którą ojciec mu wręczył, po czym wyciągnął się obok niego na legowisku w pobliżu owiec. Złodzieje i dzikie bestie będą mieć z nimi do czynienia. Niech tylko tkną owiec. Ojciec wyszeptał Psalm, jaki co wieczór zwykł odmawiać przed snem. Posłuchaj, pasterzu Izraela, ty co jak trzodę wiedziesz ród Józefa. Nad nimi niebo cudownie jaśniało od gwiazd. Daniel spoglądał na nie pod ciepłego futra i przeciwnie niż zwykle nie mógł zasnąć. Myślał o tajemniczych wędrowcach, których spotkał, o ich jasnym obliczu i spokoju, który od nich emanował. Przypomniał sobie proroctwo Izajasza, którego dziś rano uczył się w wiesiwie. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Ale i ojciec nie spał. Daniel nie słyszał bowiem jego stłumionego chrapania. Ojcze, kiedy przyjdzie syn Dawida? zapytał. Ojciec westchnął. Synu nikt nie wie kiedy, ale przyjdzie i nie spóźni się. Przyjdzie na pewno jak świt poranka, czy deszcz na wiosnę. Czekaj na niego, choćby zwlekał. Bóg dotrzymuje obietnic. Za króla Achaza wiele lat temu, władca północy Pekach, sprzymierzony z Aramejczykami, ruszył z orężem na Jerozolimę, obległ miasto wiedziony zamiarem zemsty. Wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, król i jego świta, wpadli w rozpacz. Wtedy święty niech będzie błogosławiony. Posłał do nich proroka Izajasza, aby razem z synem wyszedł królowi na spotkanie. No wiesz, na koniec kanału Wyższej Sadzawki, w drodze na pole folusznika. Daniel skinął głową. Prorok rzekł królowi: Nie lękaj się, nie stanie się to, czego się obawiasz. Ale widząc, jak król patrzy na niego z niedowierzaniem, zawołał: Jeżeli nie uwierzycie, nie ostojicie się, Proś dla siebie o znak od pana Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Król odmówił, jak często czynią ci, którzy nie chcą podporządkować się słowu Boga, i własną pobożnością stawił prorokowi opór. Jakby chciał mu dać do zrozumienia, wiem o tym lepiej od ciebie, i zawołał. Nie będę wystawiał pana na próbę. Wtedy Izajasz zapłonął wielkim gniewem i powiedział królowi. Przestań, domu Dawida. Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego pan sam da wam znak. Oto pan napocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, czyli Bóg jest z nami. Daniel przysłuchiwał się ojcu, który mówił od dłuższego czasu. Trzoda cicho spała, psy pomrukiwały przez sen. Gwiazdy na niebie lśniły niezwykłym blaskiem. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Daniel pomyślał o napotkanej niedawno tajemniczej kobiecie, ogryma się bólu i uśmiechu malującym się na jej twarzy. Ojciec i syn jeszcze długo nie zasnęli. Noc chyliła się już ku końcowi, kiedy psy zaniepokojone zaczęły to warczeć, to skowyczeć. Ojciec podniósł się. Z kijem w ręku obszedł zagrodę dookoła, po czym wrócił pod futro. Danielu, śpisz? Mruknął. Nie, co to było? Nic takiego, jakaś zwierzyna. Śpi. Cisza. Nie trwała długo. Psy ponownie zaniepokojone wydawały z siebie niecodzienne wycie. Daniel leżał wyciągnięty na wznak, ze wzrokiem utkwionym w niebo. Jego ojciec siedząc rozglądał się wkoło podejrzliwie. I nagle Daniel zdławionym głosem zawołał: Ojcze, zobacz! Na niebie, prosto nad ich głowami, ruszały się gwiazdy. Więcej, świetliste obłoki! Więcej! Aniołowie Boga, tysiące, tysiące aniołów, wstępujących i stępujących. Daniel z ojcem zerwali się na równe nogi, wpatrywali się w niebo, z ustami szeroko otwartymi ze zdziwienia. W pewnej chwili usłyszeli tysiące głosów, dalekich i bliskich, chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Z sercem podeszłym pod gardło, oczami zwróconymi w niebo, Daniel naraz skojarzył, że to już drugi raz tej nocy ktoś mówi mu szalom. Niebo nad Betlejem, które tak dobrze znał i co dzień przed snem ogarniał pożegnalnym spojrzeniem, zapełniło się świętującymi aniołami. Z pewnością takie niebo śniło się Jakubowi. A może i on, Daniel, po prostu śnił. Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem, mamrotał Daniel: Tu jest brama niebios, brama niebios. Głos Anioła, który posłyszeli tuż obok, przerwał im kontemplację: Mąż ubrany w śnieżnobiałą szatę, stał wsparty o ogrodzenie i na nich patrzył. Dopiero potem przypomnieli sobie: że w tym momencie było jasno, jak w samo południe. Daniel stał skamieniały ze strachu. Ojciec uklęknął, szepcząc: To anioł, to anioł od Boga. Nie bójcie się, rzekł mąż. Oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel którym jest mesjasz-Pan. A to będzie znakiem dla Was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Śpiew, który słyszeli, zbliżył się ku nim i zabrzmiał gromkim chórem. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. I nic więcej. Ojciec Daniela podniósł się z wolna. Machinalnie obszedł zagrodę, co zwykle czynił, gdy dochodziły go podejrzane hałasy. Psy, o dziwo, milczały. Bez słowa, powoli i z przesadną dbałością, ułożył wszystkie narzędzia, które wpadły mu w ręce. Daniel przyglądał mu się z niepokojem. Wreszcie ojciec rzekł, jakby do samego siebie. Chodźmy więc zobaczyć ten cud. Dokąd? Zapytał Daniel, podekscytowany. Do Betlejem, naszego miasta, miasta Dawida, o którym mówił Anioł. Ruszyli w drogę. Ojciec zauważył, że Daniel niesie na ramionach swą ulubioną owieczkę, uśmiechnął się bez słowa. Po raz pierwszy zostawili trzody bez opieki i skierowali się na przełaj przez pola. Wkoło panowało niezwykłe poruszenie, lśniły ognie, dochodziły do nich dalekie wołania, ujadanie psów. Roiło się od ludzkich cieni chodzących po nocy. Choć pora była niezwykła, nie byli sami na drodze do Betlejem. Dogonił ich Adoniarz z rodziną i trzoną. Zabrakło mu odwagi, aby zostawić owce bez opieki. Zamienił kilka urywanych zdań z ojcem. Daniel zrozumiał, że ich także nawiedził Anioł. A znakiem mówili, będzie żłóbek i niemowlę, owinięte w pieluszki jak królewskie dziecko. Znak jak ten dla króla Ahaza, pomyślał Daniel. Gorąco pragnął nie znużyć cierpliwości Boga, jak to uczynił Ahaz. Dodali kroku. Maszerowali teraz jak przyjaciele oblubieńca w noc zaślubin. Bo w Betlejem młodzieńcy z pochodniami w ręku wychodzą na spotkanie oblubienicy śmiałym, sprężystym krokiem. Z jednej ze ścieżek wychylił się Amos z pochodnią. Jest w grocie Jeszuły, powiedział. Serce Daniela zabiło mocniej, więc to ona jest dziewicą Emanuela, a któż by inny mógł nią być? Zalała go fala szczęścia. Przeszli w pobliżu zagrody Azafa, spał ani śladu płomienia jego psy warczały groźnie daniel poczuł krople goryczy dlaczego aza w śpi jak może niczego nie zauważyć jak może nie skorzystać z okazji zobaczenia tych wszystkich cudowności śpi jednak twardo tej nocy i jutro jak zwykle będzie miał o jeden argument więcej by zagaić rozmowę pasterze tacy ignoranci jak wy cóż mogą zrozumieć za to teraz chrapie i nawet wołania nie zdołały go obudzić. Grota Jeszuły znajdowała się tuż, tuż. Daniel wyrwał do przodu, potrząsając oszołomioną owieczką. Wejście do groty było zatarasowane przez pasterzy. Stali w milczeniu, wielu z nich w towarzystwie owiec i psów. Wszyscy wpatrywali się w grotę i wydawało się, że nigdy nie przestaną. Daniel skorzystał z tego, że był drobnej postury i wcisnął się między kontemplujących pasterzy. Jego pani siedziała zwrócona w stronę żółbka z niewysłowionym wyrazem miłości. Jej twarz była równie zmęczona jak piękna. Dostrzegła Daniela i skinęła nań, aby podszedł. Daniel jeszcze raz poczuł, jak oblewa się rumieńcem, a serce waliło mu jak młotem. Zesztywniał. Razem z owcą stał jak słup soli. Nie zdołał drgnąć z miejsca. Uczynił to dopiero, gdy przyjazna dłoń spoczęła na jego głowie i pchnęła go lekko w stronę żłobka. Daniel rozpoznał mężczyznę, który zeszłego wieczoru pytał ich o nocleg. Znalazł się przed żłobem, w którym dokładnie jak przepowiedział Anioł, spał malec owinięty w pieluszki. To dziecko, to Emanuel, Bóg z nami, pomyślał Daniel. Zakłopotany do granic możliwości, złożył owieczkę u żłóbka i na powrót wmieszał się w stojących pasterzy. Gdy na ramieniu poczuł dłoń ojca, przywarł do niego ciasno. Tej nocy pasterze jeszcze długo stali w grocie Jeszuły. Ostatni z przybywających cisnęli się do wejścia. Ci, którym się to nie udało, wcale nie zamierzali odchodzić. Raz po raz ktoś rozsiadał się na zewnątrz. Nieopodal owce pobekiwały łagodnie, czasem jakiś pies krążył czujnie. Daniel poczuł, że stojący za nim ojciec uklęknął. Obejrzał się. Nigdy nie zapomni tego wyrazu twarzy. Na klęczkach z uniesionymi ramionami ojciec Daniela wpatrywał się w dziecię ze szczerym zdumieniem. Z jego oczu płynęły strumienie łez. Daniel nigdy dotąd nie widział płaczącego ojca. Domyślał się, że to były łzy radości. Nawet Amos tej nocy był objawieniem. Nikt nie przypuszczał nawet, że tak dobrze zna pisma, kołysząc się w kącie groty, jak w natchnieniu po cichu recytował początek Izajasza. — Niebiosa, słuchajcie, ziemio, nadstaw uszu, bo pan przemawia, wół rozpoznaje swego pana i osioł żłób swego właściciela. Daniel nigdy by na to nie wpadł, że wół i osiołek Jeszuły będą tej nocy proroctwem. Przecież tyle razy widział je w tej grocie podczas zbiorów. Był szczęśliwy, że jak one rozpoznał żłób swego Pana, wypełniały się wszystkie słowa Pana, nawet te najmniejsze. Niektórzy pasterze wrócili już do domów. Teraz nadciągały zaciekawione kobiety. Niosły ze sobą żywność, ubranka, zabawki. Ich zainteresowanie skupiało się przede wszystkim na matce. Jak się czuje, czy wypoczęła, czy się nie przemęczyła, czy je, czy pije. Ona słuchała ich cierpliwie, z promiennie łagodnym wyrazem twarzy, nie odrywając oczu od niego, Emanuela mężczyzna wsparty o swój kij, czuwał nad wszystkim jak strażnik, jak anioł stróż, jak wierny sługa. Daniel myślał On nie jest ojcem dziecka, jest jego wiernym sługą. Dwóch, trzech pasterzy poddało melodię kantyku. I wyrośnie różdżka z pnia jego, wypuści się odrośl z jego korzeni, i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Jutrzenka poczęła rozjaśniać niebo. Ojciec Daniela wstał i zaczął pozdrawiać radośnie licznych przyjaciół, których tej nocy spotkał w grocie Jeszuły. Azor słynął w całej okolicy z gry na rogu, oddalił się od groty i zaczął dąć wróg na wszystkie strony, wydobywając zeń przeciągły, nawołujący dźwięk. Echo niosło wołanie daleko po polach. Jak dźwięk szofaru, myślał Daniel, w święto Kippur. Wróć Izraelu. Szczęśliwy lud, co umieś radować. Chodzi o panie w świetle twego oblicza. Daniel z ojcem dołączyli do rodziny Adoniasza i ruszyli w drogę powrotną. Przez kilka minut szli w ciszy. Nagle Adoniasz, którego Daniel zawsze uważał za niemowę, zdolnego jedynie wydawać z siebie gardłowe dźwięki nawołujące owce, zatrzymał się i powiedział do ojca Daniela: Nie rozumiem tego, co się dzieje, ale widzę, że jest to dzieło świętego. Niech będzie błogosławiony. Nie wiem, na kogo wyrośnie to dziecko. Może będzie prorokiem, może mesjańskim królem. W każdym razie uwielbiajmy i błogosławmy przedwiecznego, który nie opuszcza Izraela i dotrzymuje obietnic, danych Dawidowi, naszemu Ojcu. Ojciec Daniela dodał: Niech będzie uwielbiony i błogosławiony. Z wielkim przekonaniem, wymieniwszy szalom, rozeszli się szalom, szalom, pokój, pokój. Daniel, gdy tylko znalazł się na swoim legowisku, zasnął ze zmęczenia. Po tej nocy nastały dla niego dni naprawdę szczególne. Codziennie, gdy uporał się z owcami, ojciec posyłał go do groty Jeszuły ze specjalnym darem. Danielu, proszę zanieść prorokowi mleka, mawiał. Danielowi nie trzeba było dwa razy powtarzać. Chwytał za kij, wdziewał kożuszek i pewnym krokiem kierował się w stronę groty. Matka miała na imię Maryja. Pewnego razu usłyszał, jak mąż, którego w duchu nazywał stróżem, zwrócił się tak do niej. On sam miał na imię Józef. Oboje zawsze przyjmowali Daniela uroczyście. Maryjo. To nasz mały przyjaciel, mówił Józef. Daniel uśmiechał się i z coraz większą śmiałością wchodził do groty, w której matka opiekowała się niemowlęciem. Sama grota wydawała się mu miejscem cudownym, wręcz zaczarowanym. Wszystko, co się w niej działo, było pełne znaczenia, nawet najzwyklejsze gesty i słowa, które są częścią codziennego życia. Nie było w nich nic próżnego, zbędnego, wszystko odbywało się w prostocie i radości. Dziwne. Człowiek stał, kontemplując wypełnianie codziennych, prozaicznych powinności, i czerpał z tego wielką radość. Daniel zrozumiał wtedy, co oznacza tekst z księgi wyjścia, który przyswoił sobie dziś rano w yeshivie. Wtedy to obłok okrył namiot spotkania, a chwała pana napełniła przybytek. Osiem dni po narodzeniu dziecka, gdy Daniel przybył do groty, zobaczył Józefa i Maryję szykujących się do drogi. Z bólem w sercu domyślił się, że może ich więcej nie zobaczyć, ale Józef go zapewnił. Dziś idziemy do Jerozolimy, aby obrzezać dziecko, jak nakazuje prawo pana. Wrócimy tu jeszcze na kilka dni, zanim Maryja nie zbierze sił na drogę powrotną do domu. Wtedy, mały Danielu, będziemy musieli się pożegnać. Maryja z dzieckiem w ramionach siedziała już na osiołku. Z ręki przywołała Daniela. Nadamy mu imię Jezus. Podoba ci się? Daniel zastanowił się przez chwilę. Emanuel powiedział... Czy nie byłoby lepiej Emanuel? Maryja się uśmiechnęła. Masz rację. Emanuel to też piękne imię, ale imieniem, które zawiera w sobie pozostałe imiona, jest Jezus. Jeśli Bóg zbawia, to znaczy, że jest z nami. Nie wydaje ci się. Ta pani przemawiała nie do uszu ale do serca, więc Daniel prędko poczuł się całkowicie przekonany. Ruszyli w drogę. Przed nimi osiem kilometrów marszu do Jerozolimy. Jakże chciał im towarzyszyć? Daniel wracał do ojca z radosną wieścią: Jezus, głośno powtarzał, idąc na przełaj przez pola rozbudzone słonecznym ciepłem Jezus, jak Jozue, który wprowadził naród do ziemi obiecanej. A może tak będzie miał na imię, bo wprowadzi Izrael do ziemi obiecywanej przez proroków, ziemi płynącej mlekiem i miodem. Kolejny raz głośno powiedział Jezus, podoba mi się i zaczął podśpiewywać. A jego imię będzie, a jego imię będzie. Ojciec porządkował zagrodę. Jezus będzie miał na imię, Jezus krzyknął do niego Daniel. Jezus, syn Dawida, mruknął ojciec, a za chwilę jakby pod natchnieniem głośno zawołał Jezu, synu Dawida, ulituj się nad nami. Dawid spędzał cudowne wakacyjne dni. Jego ojciec, zawsze surowy i wymagający, jeśli chodzi o jakość prac wykonanych w zagrodzie, pozwalał mu biegać do groty, kiedy tylko chłopiec miał na to ochotę. Gdy wracał, widział, że ojciec uporał się z pracą obydwu. Siadali wtedy, a Daniel cierpliwie odpowiadał na ojcowskie pytania. A Maryja? Co mówił Józef? Jak zachowywał się mały Jezus? Dla Daniela były to niezapomniane chwile, ale największa niespodzianka dopiero miała się wydarzyć. Od obrzezania chłopca upłynęło pięć dni. Zapadł wieczór i Daniel siedział u wejścia do groty w milczeniu, szczęśliwy. Kiedy podniósł głowę i zobaczył niezliczoną ilość ludzi na wyboistej ścieżce, zerwał się przestraszony i zdławionym głosem zawołał Józefa. Przed nim... Były konie, wielbłądy, żołnierze, służba, dygnitarze. Zbliżali się przy dźwiękach trąb i rytmicznych uderzeniach w bębny. Daniel ufnie patrzył w spokojne oblicze Józefa, który z uwagą przyglądał się temu niecodziennemu zjawisku. Ukryty za mężem Maryi, pomyślał: Józef jest z pewnością potomkiem Dawida, jest królem. W tym samym czasie niezwykły, niekończący się orszak dotarł w pobliże groty. Daniel zauważył, że ludzie ci wpatrują się w niebo. Sam podniósł oczy i ujrzał górującą nad nimi gwiazdę. Tak cudowną, jakiej nikt jeszcze nie widział. Żołnierze stanęli pierścieniem wokół groty. Ich miecze i lance wprawiały Daniela w podziw. Hełmy i zbroje połyskiwały w gasnącym słońcu. Nieopodal służba zatrzymała zwierzęta. Każdy dzierżył w dłoniach uzdę imponującego konia lub wielbłąda. Danielowi zdawało się, że śni. Nagle padła nieoczekiwana komenda, na której dźwięk skóra się jeży i żołnierze zesztywnieli prezentując broń. Korowód się rozwarł i wkroczyły trzy majestatyczne postacie. Pewnym krokiem zmierzały ku grocie Jeszuły. W ślad za każdym szedł sługa, podtrzymujący tren. W oczach Daniela wyglądali na królów albo kapłanów. Bez wahania kierowali się ku dziecku, by głębokim pokłonem oddać mu hołd. Na obliczu matki Jezusa malował się wyraz jednocześnie spokoju i zdziwienia, jakby wszystko, co się dzieje, było całkowitą niespodzianką, a zarazem czymś, od dawna oczekiwanym. Trzej królowie, jak ich nazwał Daniel, trwali w pokłonie z żywym zainteresowaniem, przyglądając się dziecku. Daniel, który schronił się w kącie, czuł, że pęcznieje z dumy. Nie tylko pasterze, ale, jak widać, obcy królowie, mędrcy i dostojnicy państwowi chylą czoła przed jego maleństwem poczuł na ramieniu rękę ojca, który właśnie dotarł na miejsce, zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością syna. Noc zapadła już głęboka, a w grocie Jeszuły od pochodni trzymanych przez królewską służbę jaśniało jak w dzień. W języku, który w uszach Daniela brzmiał zupełnie obco, ale jakże inaczej niż suche i twarde odzywki rzymskich żołnierzy, najstarszy król zwrócił się do swego ministra – ten natychmiast skłonił się głęboko i podał mu błyszczącą szkatułkę. Król wstał i uroczystym gestem złożył ją u stóp żłobka. Dziecko nie spało, milczało. To samo uczynili dwaj pozostali królowie. Tymczasem służba rozdawała prezenty wszystkim obecnym: dla każdego po jednym bochenku chleba, po kawałku mięsa i placku z rodzynkami. Wszystkie te drobiazgi w tym momencie nie miały jednak dla Daniela żadnego znaczenia. Odłożył swoje podarunki w kąt i w uniesieniu nadal wpatrywał się w trzech króli. Jeden z nich wstał i pokazując na Jezusa, rzekł do Maryi i Józefa: Widzieliśmy gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu hołd. Maryja milczała. Nie była jednak zmieszana, ale wyglądała jak człowiek, który zaczyna rozumieć. Trzej królowie ze wschodu mieli się rozbić obozem na polu Azora paręset metrów od groty. Wycofali się z przedoblicza dziecka, nie odrywając od niego oczu, jakby był najpotężniejszym władcą świata. Obóz w blasku potężnych pochodni z wyglądu przypominał miasto. Namioty strzelały w niebo jak wieże, sztandary słabo oświetlone płomieniem ognia trzepotały na wietrze. Uzbrojeni żołnierze maszerowali tam i z powrotem ciężkim, rytmicznym krokiem. Daniel pomyślał o Jerozolimie. Przypomniał sobie, że kiedy wracał stamtąd z rodzicami, długo podziwiał ogrom miasta wtopionego w noc. Teraz, patrząc na rozbity obóz, Wydawało mu się, że na betlejemskich polach wyrosła nowa Jerozolima, która cudownie stąpiła z nieba. Trzy szkatułki nadal spoczywały na słomie. Daniel umierał z ciekawości. Tak bardzo chciał wiedzieć, co w sobie kryją. Tymczasem ojciec uściskiem dłoni dawał mu do zrozumienia, że na nich już przyszła pora. Nie umknęło to uwadze Maryi. — Danielu — rzekła — Zajrzyj, jakie dary królowie przynieśli dziecku. Złoto, powiedział Daniel po otwarciu pierwszej szkatuły, ale na widok zawartości pozostałych nie bardzo wiedział, co powiedzieć. Józef nachylił się nad nim. Kadzidło dla pana, podpowiedział, i mirra dla umierającego. Wtedy Maryja wyszeptała znak sprzeciwu. Daniel wraz z ojcem pożegnawszy się, wyruszyli w drogę powrotną. Oczy i serca mieli pełne cudów, które zobaczyli. Ojcze, dlaczego poganie przyszli oddać hołd dziecku? Ojciec po dłuższej chwili milczenia odparł: Bo jest napisane, niechaj ci służą ludy, i niech ci pokłon oddają narody. Potem dodał. Za króla Salomona, syna Dawida naszego ojca, Izrael zaznał wielkiej pomyślności. Salomon zawdzięczał swoje imię pokojowi, który Bóg wokół niego ustanowił. Salomon bowiem zrzekł się pieniędzy i władzy i sam prosił Boga o mądrość. Bóg tak szczodrze go obdarzył, że z całej ziemi nadciągali ludzie, aby przekonać się o jego mądrości. Bo mądrość synu. Jest cenniejsza od szczerego złota. Posiadanie jej jest szczęściem. Przybyła także królowa Saby z całym orszakiem, przynosząc w darze wonności i złoto. Dziś także przybyli władcy ze wschodu niosąc w darze złoto, bo tak przystoi królowi. Co do reszty, to wiem, że kadzidło składa się w ofierze Bogu. Niech jego imię będzie błogosławione. A mirra przeciwnie. Jest dla tych, którzy przestępują bramy śmierci. Danielu, prawda jest taka, że ci trzej to prorocy, którzy przemawiają za pomocą gestów. Ja nie wszystko rozumiem, ale wierz mi, Maryja zrozumiała doskonale. Jutro jak pójdziesz do groty, wypytaj ją, co to wszystko ma znaczyć. Po tej rozmowie ojciec i syn, podobnie jak ich owce, pogrążyli się w słodkim śnie. Następnego ranka, otworzywszy oczy, Daniel stwierdził rozczarowany, że nie ma przy nim ojca. Owiec jeszcze nikt nie oporządził, hałasując, stały nadal w zagrodzie. Dwa zbiry Heroda przemknęły niedaleko, złowrogo tętniąc kopytami. Daniel zdał sobie sprawę, że patrzy za nimi bez gniewu, ze smutkiem. Zabrał się do pracy z sercem ciężkim od złych przeczuć. Co się stało? Dlaczego nie ma taty? Co tu robią ci dwaj żołnierze? Żołnierze Heroda zawsze sprowadzali nieszczęścia. Otworzył furtkę zagrody, poprowadził owce do wodopoju, potem wydoił je i pognął na najbliższe pastwisko. Ale przy tym wszystkim nie odrywał oczu od wyboistej ścieżki wiodącej do Betlejem. Wreszcie, koło południa, zjawił się ojciec. Daniel wcale nie musiał czekać jego powrotu, aby wiedzieć, że stało się coś strasznego. Ojciec usiadł koło chłopca i bez słowa wpatrywał się w horyzont. Wreszcie przemówił. Herod chyba oszalał. Jego żołnierze grasowali po Betlejem, jakby spuszczeni ze smyczy. Kazał wymordować wszystkich chłopców. Którzy nie ukończyli dwóch lat. Miriam, siostrzyczka Daniela, uszła z życiem, bo jest dziewczynką. Maryja i Józef z dzieckiem, ostrzeżeni nocą przez anioła, w samą porę uciekli do Egiptu. Także królowie, nawiedzeni przez aniołów, ruszyli na wschód tajemnym przejściem. Tak, jak za Mojżesza. Komentował ojciec. Kiedy Bóg go posłał, doszło do rzezi niewiniątek. Drogi Danielu, przyznaję, że do tej pory wątpiłem w sercu, ale teraz jestem pewien, że to prawdziwy prorok, który zbawi Izrael, ten, o którym Mojżesz powiedział. Pan, Bóg Twój wzbudzi ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziecie słuchać. Mamy wielkie szczęście. Widzieliśmy jego narodziny. Wyryj sobie mocno w pamięci wszystko, czego byłeś świadkiem, i nie zapominaj o tym. Wielkie wydarzenia dopiero przed tobą. Wiem, że dobrze znasz historię Samsona. Pamiętasz, co jego matka powiedziała mężowi, gdy strach go obleciał? Gdyby pan miał zamiar pozbawić nas życia, nie okazałby nam tego wszystkiego, ani też nie objawiłby nam teraz takich rzeczy. Daniel przytaknął i cały we łzach przywarł do ojca.